Witajcie, 13 kwietnia, pozdrawiam serdecznie. W Księdze Daniela w 6 rozdziale, 28 wierszu czytamy: Bóg wybawia i wyzwala. W liście do Galacjan 2:20 czytamy: Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecnie życie moje w ciele jest życiem w wierze, w Syna Bożego, który mnie i umiłował i wydał samego siebie za mnie. Moi drodzy, co jest celem naszego życia? Co jest dla nas najważniejsze? Czy możemy powiedzieć, że Bóg wybawia i wyzwala mnie z wszystkiego? Troszczy się o mnie? Tak jak Daniel, wiele doświadczył, ale cały czas był wierny przy Panu Bogu. Stał przy nim i nie wstydził się swojej wiary. Bóg go wybawiał, wyzwalał, chronił, opiekował się nim. Także Bóg chce to wszystko czynić dla nas. Dlatego chciałabym, żebyśmy dzisiaj się zastanowili, co jest sednem i celem naszego życia. Czy żyję dlatego, żeby zdobyć różne rzeczy? Czy żyję po to, aby być chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa Chrystusa, który żyje we mnie i za którego wiarę jestem gotowy pokazać nawet światu. W tym tygodniu, który dzisiaj praktycznie się kończy, razem z dziećmi w przedszkolu opowiadałyśmy sobie historię o perle, o tym, że Królestwo Boże jest jak drogocenna perła, za którą człowiek był w stanie oddać wszystko. Wiecie, było to dla mnie ciekawe doświadczenie, kiedy 5-6-latkowie musieli się zastanowić, czy jest coś, za co byliby w stanie oddać wszystko, tak jak ten człowiek, który sprzedał wszystko, żeby tylko zdobyć tą perłę. Czy tą perłą, tym Królestwem Bożym, życie z Chrystusem nie jest? Dlatego właśnie tak za Pawłem w liście do Galacjan, czy mogę ja powtórzyć: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy jest to dla mnie coś tak cennego, za co jestem w stanie oddać wszystko? Moi drodzy, z tym pytaniem chciałabym nas wszystkich zostawić, bo Bóg nas umiłował, wydał samego siebie, ofiarował wszystko, co miał, żeby nas wybawić i wyzwolić. Czy jest to dla mnie tak cenne, że jestem gotowy poświęcić wszystko inne? Dla tego jednego, dla wiary, dla trwania przy Chrystusie. I mimo, że nie zawsze będzie łatwo, mimo, że wiele doświadczeń może na nas spływać, wiele prób, to jednak Bóg chce nas wyzwolić. I wtedy może właśnie za Pawłem będziemy w stanie powiedzieć, że nie ja żyję, ale we mnie żyje Chrystus. Chcę żyć za Jego przykładem, na Jego obraz. A to, co mam tu i teraz, to jest tylko czas, aby świadczyć o Bogu. Moi drodzy, nie jest to łatwe zadanie. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach. Jednak jeżeli będziemy trwać przy Bogu, On da nam siłę, abyśmy wytrwali i to wytrwali do samego końca. Posłuchajmy jeszcze fragmentu. To nie Twoje trzymanie się Chrystusa Cię zbawia. To jest Chrystus. To nie Twoja radość w Chrystusie Cię zbawia. To jest Chrystus. To nie jest nawet Twoja wiara w Chrystusa, chociaż jest narzędziem. To jest krew Chrystusa i Jego zasługi. Zachęcam nas wszystkich, abyśmy wiarą przyjęli to, przyjęli Chrystusa, aby On stał się naszym życiem. On stał się tym drogim, najcenniejszym w naszym życiu. Zostańcie z Bogiem. Dobrego weekendu.